Dobra, więc uroczystość rodzinna została zniszczona przez. Dobra, wysłałem kartę, chyba na tym to polega. Jeszcze dwie osoby nie wysłały karty. I ogólnie też witam wszystkie osoby, które to oglądają na kanale live. Uprzedzam, że jest drunk stream. Też witam. Jeszcze dwie osoby muszą wybrać karty. Coś czuję. Choć kurde, miałem lepszą kartę teraz, jak tak przeczytałem, bo ten mi mikrofon trochę zasłania. Ale miałem jednak lepszą kartę do wybrania. Wyczesany pozdrawia cały czat. Tylko tak, Nie, ta gra jak jest wybierzecie super, jak kartę, jeszcze pamiętam. musicie je potwierdzić. No tam masz zielony taki przycisk. Tylko wybieraj się szybko, wiecie co, żeby ta gra była dynamiczna. No, dokładnie. Ja te muszę, no musisz Chwila wybrać pewnie. którąś z tych kart, żeby pasowała do opowieści, która jest tutaj, w tym lewym górnym rogu. Albo po prostu wyrzucajcie wszystkie karty, które macie do dupy. No, albo te, które nie pasują, to już tam. Jeszcze jedna Jeszcze osoba, jedna osoba. żeby to szybko było, żeby dynamicznie to wybierać. No właśnie, szybko. Dobra, jest. Okej, no to tak. Cześć, przeczytam. Uroczystość Ale. rodzinna została zniszczona przez twoją starą lol, białego kutasa, odwiercenie sytuacji, okej, okay. Ma krzywe zęby, aborcje, czyszczenie odbytu, o kurwa. O kurwa, co wybrałeś? Leniwiec wygrał? A nie, leniwiec Dziennik. nie pokazało nikomu punktu. Przynajmniej u mnie. Dziennik dostał, tam zjedziesz sobie pod czatem, tam pisze last win. A jest, dobra, point, I tam widzę. masz, No kto jest, wygrał, dobra. i tak dalej. Jest punkt. Nie spinaj się jak... O kurde, mam chujowe, niepasujące. Jak zatwierdzić karty? Dobra, wysyłam. Nie, to będzie dobre do czego innego. Znaczy wiem, że moje karty widać na live, ale no to o to chodzi też. No a tam na live to będzie. Nie Ej, wiem. Tak mam włączony live, żeby nie było lagów. Jak zatwierdzić karty? A tu pokazuje, że jeszcze rozmunikator nie wybrałeś. Jak subit. To trzeba, u góry taki zielony się pokazuje. A dobra, jest. To kto teraz ocenia? Leniwiec. To dobra, to ja przeczytam. Nie spinaj się jak, pierdzenie pochwą, zdrowa kubka, Tadeusz Rydzyk, lek na HIV, piercing genitaliów i rozjebana wątroba. I leniwiec musi to ocenić. Tylko nie wiem, jak wyglądało ocenianie. I teraz leniwiec musi kliknąć na jedną z tych kart, która mu się najbardziej podoba. Nie spinaj się. A nie ma jak pochwa. A jest pierdzenie pochwą. Aż mi się przypomniał odcinek South Parka o pierdzeniu pochwą. A jakie hasło? QWE 1, 2, 3. Razem. Mamy. Dobra, leniwiec, wybieraj szybko, bo to nie ma co tak przeciągać, żeby to dynamicznie ta cała gierka szła. No, leniwiec, musisz kliknąć na jedną z tych kart, co są u góry. Tam, ta, która ci się najbardziej podoba. Zobaczymy, kto wygra. A, ktoś jeszcze... Coś jeszcze doszło tutaj? Nie. Tak. Paweł gra. A, Paweł gra jeszcze doszedł. Dobra, leniwiec, dawaj szybko, szybko tutaj trzeba. Żeby to nie czekać, nie przyciągaj tego aż tak bardzo. Teraz go skikuję. A dobra, jest. Kto dostał punkt? O, rozbójnikator dostałeś. A co wybrałeś, rozbójnikator? Nie spinaj się jak zdrowa. Było dobrze, dopóki nie. Było dobrze, dopóki nie. O, kurde. No mam takie dwa średnie, że tak to powiem. Dobra, niech będzie to. Dobra, mogę przeczytać? Było dobrze, dopóki zjadanie ostatecznego żyjącego żubra, dynastia Jagiellonów, ruskie porno z niedźwiedziami, Donald Tusk, sraczka, twoja stara, niesymetryczne sztuczne piersi. Niesymetrycznie, nie, niesymetrycznie to powinno być. No teraz wyczesany, kurwa, jaki nick. Teraz ja wybieram, okej. Okay. Musisz wybrać. To nie, ile to było? Skąd tutaj tyle osób? Co to się stało, że mam czerwone karty?
Rozbójnikator wygrałeś. Co wybrałeś? Co miałeś rozbójnikator? A o co tu chodzi teraz? Zajebiste, co? Że tak dużo... Słabe to jest teraz to. Dobra, pozbędę się po prostu... Albo nie. Pozbędę się jakichś słabych tych. Dobra, jest, nie było mnie. O, więcej graczy jest. No właśnie, czemu jest tak dużo graczy? Shopping to nie ja teraz wybierałem. Tylko po prostu wybrali moją kartę. Ale nie, czemu jest tak dużo? Aha, bo każdy ma po dwie te. To nie jest, że tu dla graczy, tylko każdy ma po dwie karty. Ale nie, to chujowe. Ja się po prostu pozbyłem słabych kart. Jaki miałem. O, czemu mam tutaj króla? A, teraz ja wybieram. Aha. Dobra. Dobra, teraz widzę. Rasztinsm robi dobre placki, zajebistość, rakiety i Skander, ciekawe filmy o zwierzętach, zajebistość. Kurde, strasznie słaba ta karta pierwsza jest, do której trzeba się dopracować. Wygram i chuj, nie jestem tobą, o ja pierdzielę, tobą nikt nie potrafi No i dobra. Niewolnik strzela strzepaniec z arabinu podczas trzymania jąder głęboko w piszczącym wieprzu. Weszło mu w dupę mikroskopijny widok. Lezwa oko Saurona. Dobra, wybieram. Kto dostał punkt? Grzejnik. Gratulacje, Grzejnik. Dobra. Wyczesany. Last win. Tam ci pisze na dole. Aha, to wyczesany dostał. Grzejnik teraz wybiera karty. Ale wyczesany wygrał. Full samolot został przejęty przez terrorystów. Wstajesz z siedzenia i... Słabe karty są. No. No też mam takie średnie. Szkoda, że nie da się przetasować tych kart czy coś. No to by było chyba za łatwo wtedy. Dobra, coś słyszę, że ktoś ma chyba dobrą kartę. Mogę przeczytać? Czekajcie, przeczytam najpierw. Twój samolot został przejęty przez terrorystów. Staje. Na nie dupy papieru i ścierny. Dobra, czekajcie. Aj, kurde, nie zdążyłem przeczytać. Czekajcie chwilę, aż zdążę tego, żebym przeczytał wszystko. Tutaj. Znowu. A co wybrałeś, bo nie zdążyłem. Czekajcie chwilę, zanim klikniecie, jak macie o to, żebym przeczytał całość. Polubił, kiedy zobaczył w oknie. O, ja mam dobre teraz. Ja mam teraz dobre. A też. I czekajcie, żebym zdążył przeczytać całość. No, czekajcie. Jak Chopin powie ok, to wybierajcie. A teraz Eksen, czekaj. Na to wychodzi, że osoba, która to wygra, jest najbardziej pierdzielnięta. To mam 3 punkty, no, więc... A jest do 10. Mam najwięcej punktów. Eksen, szybciej. Nie, Eksen ocenia, chyba. A nie, Ledyb ocenia teraz, to Ledyb czekaj, aż wszyscy tego. No, aż wszyscy wybiorą. Eksen został, bo tylko, że nie zdąży przeczytać. Ledyb czekaj, zdąży przeczytać. Eksen pisze, że nie gra. Jak nie grasz? Na czacie pisze tutaj na jak tym. Jak ty grasz? Przecież jesteś Eksen tu. No, wybierz dwie karty. A dobra, Ledyb. Skikować? No weź go skikuj, bo pisze, że nie gra, to weź go skikuj. O dobra, to czekajcie, zdążę przeczytać, Ledy przegaj. Polubił zjazd czarnuchów, kiedy zobaczył w oknie niedojebanie mózgowe. Polubił Adam Bernacisko, kiedy zobaczył w oknie kozy pozżerające śmieci. Polubił kanapkę z jajkiem, kiedy zobaczył w oknie wczorajszy wytrysk. Polubił mikropenisa, kiedy zobaczył w oknie tampon. Polubił Ikea, kiedy zobaczył w oknie białego kutasa. Polubił niestosowne jodłowanie, kiedy zobaczył w oknie menstruację. Jakieś kole. Kurde, ale mnie to wybrało na odwrót. Ja miałem zupełnie na odwrót karty. No, bo one są losowane. No to szkoda, kurde, bo to ja chciałem tak, żeby w kolejności było. O, kto wybrał? Znowu wygrałem, kurde. A co miałeś? Bo ja miałem ten zjazd czarnuchów. No. Kanapkę w jajki. Za 1000 lat zamiast papierkowych pieniędzy będziemy używać...
wybieram. Dobra, ja ostatnią dobrą kartę sprzedałem teraz. Dobra, czekaj, Paweł gra, aż przeczytam. Za 1000 lat zamiast papierkowych pieniędzy będziemy używać kulki analne. Za 1000 lat będziemy używać włosy łonowe, mleko, bombę atomową z głową murzyna arabskiego na wieszaku, negrodzką, uchodźcy. Dobra. Kurde, dobre karty daliście. Czyli kto by kulki analne wygrały. Ciężko było z tym wygrać. No, tutaj było ciężkie akurat. Same dobre były tak naprawdę. Następna książka Joe'a Ronkin będzie nosiła tytuł Harry Potter i... O kurde, mam takie fajne. Mam też całkiem dobrą. Ja mam dwie dobre, nie wiem, którą wybrać, ale dobra. Dobra, ty czekajcie, idę szybko sobie piwo wezmę. Ja mam jeszcze jedno. Chopin. Co? A czekaj, bo ty mnie nie słyszysz. Chopin. No jestem, piwo sobie kolejne musiałem wziąć. A dobra, czekaj, czytam. Następna książka J.K. Rowling będzie nosiła tytuł Harry Potter i Żydzi, Harry Potter i Palikot po kresce, Harry Potter i Kazirodztwo, Harry Potter i Fiut w garści, Harry Potter i Donald Tusk, Harry Potter i opryszka genitaliów. Dobra. Kto? O, wygrałem! Z opryszką genitaliów. Dobra. Co jest moja supermoc? Co jest moją chyba supermocą, to powinno być. O kur... Dobra, dałem średnie takie, ale jest. Czemu mam czerwone karty? No bo ty, wybierasz. Bo ty będziesz wybierał tak, tą, którą wygra. O kurde, ale gaz się ulatnia z tego, jak z szampana taki dym. Jedzie ci z piwa. Dobra, czytam. Leniwie, czekaj. Co jest moją supermocą? Prawa ręka. Dzieci w piwnicy pełnej złomu. Most analny. Wieża z prostytutek. Złamany opojczyk i jest fajnie. Prawa ręka, o kurwa. Kto wygrał? Most analny. Ja pierdolę, mam 5 punktów. Znaczy, że jestem złym człowiekiem? No, chyba tak. Ja bym wybrał prawą rękę. Ja też. Co może dostać Ruty idąc do szkoły? Kurwa, to jest dobre. To jest dobre. O kurde. O, ja mam same chujowe. Nie mam takiego dobrego. Kurde. Też, ja muszę wybierać jakieś. Ja też mam same słabe już. Jakby tu była karta w pierdol, to tak by pasowało. To, że sama się nie pojawiła przez to. Chwila, moment. O dobra, chcę woli oglądać na live. Ile dałeś za fotel? Nie mam pojęcia, chyba 100 albo 2, coś koło tego. Dobra, czekajcie, czytam. Czekaj, wyczesany. Co może dostać Rudy idąc do szkoły? O, orki z murzynami. Penis w kształcie banana. Dawno. Piece szczochów bezdomnego, kartofel i jebaną ciszę. Orgia z burzynami, dobra. Ja myślę między murzyni a szczochem bezdomnego, nie? A ja mówię jeszcze tam orgia z murzynami i o penisie w kształcie banana. Ale dobra, nie mówimy, żeby nie sugerować. Bo mi się Black Stalami kojarzy. Myślę, że tą dziewicę. Kto wygrał? Orgia z murzynami. Dobra, chomik uciekł z... O ja, ale mam dobre, tylko żeby to źle nie przetasowało. Mam zajebiste dwie karty, które do tego pasują. Mam tak wykurwiste karty teraz dałem, że kurwa ciężko będzie wam wygrać. Ogrzejnik ma chujowe karty. Ostatnia osoba. Kurde, zajebista jest ta gra. Super. Poza tym chomik powinno być przez CH, a nie samo H napisane. Ja pierdolę, jebany, jakiś analfabeta to pisał. Niektórzy robią to specjalnie, żeby oczy krwawiły. Dobra, czekajcie, przeczytam. Mój zeszyt. A, teraz ja oceniam.
Bo wiecie, ja chciałem dać, że chomik uciekł z dziewicy, bo lubi w dupę, chciałem dać takie karty. I bym wygrał, kurde, a na czerwono mam. Ale dobra, czytam. Chomik uciekł z nic, bo orgia. Chomik uciekł z jądra w kształcie arbuza, bo sosnowiec. Chomik uciekł z chmary gazów, bo wali mu z mordy. Chomik uciekł z laktacji, bo blue wave, co tam, nie wiem. Chomik uciekł z kanapki z jajkiem, bo pułapka. Chomik uciekł z gwiazdy neutronowej, bo posiadanie ciebie znajomych. Kurwa, ciężki wybór. Ten chmura gazów. No właśnie, też tak myślę, że chyba chmura gazów. Jeszcze jądro w kształcie arbuza. Dobra, biorę też to. Kurwa, miałem tak zajebiste pasujące karty, bym to wygrał, gdybym to nie ja wybierał. O, to jest coś już... Shit, już czytam. Cheat engine 0999 nie działa, bo... No nic mi nie pasuje. Piątka dla wszystkich, którzy wiedzą, co to jest cheat engine. Ja nie wiem. To chyba dobrze. Jeszcze dwie osoby. Jeszcze ledy. A, już tylko ledy zostało. Nie, mam słabą kartę teraz, tutaj bardzo słabą. Nie, teraz wiem. Cicho. Dobra. Cheat engine 00999 nie działa, bo trapez szparka, bo baladi, bo Oscar. Nie mam żadnej fajnej karty, daj mi wygrać. Ty nupie i przeciwstawne kciuki. O kurde, to jest akurat słabe karty chyba wszyscy mieliśmy, ale jedna jest tylko dobra jak dla mnie. Dobra, zobaczmy co Grzenik wybierze. Nie chcesz wiedzieć co to Blue Wave. Nie wiem, co wygrało? O, wygrałem! Bo trapę szparkę. Ja bym wygrał to, nie mam żadnej fajnej karty. Akurat ja bym to wygrał. Zajebiście, mam 2 punkty. Dobra, zepsułem, ale udało mi się nie... Kurde, nie mam. Nie mam żadnych fajnych, muszę. Dobra, nie mam fajnych, chujowy dałem. Byleby były. Dobra, czytam. Zepsułem łożysko, bo... Ale udało mi się nie na azarskim rejonie. Zepsułem 2 na 10, ale nie udało mi się, bo wszystko przez umierające koniki polne. Zepsułem frytki, ale udało mi się nie lać tej coli. Zepsułem olbrzymie lizaki, ale udało mi się nie... Wiece czopem? Nie wiem, co to jest. Zepsułem rodzinę, ale udało mi się nie... Penis w kształcie banana. Zepsułem dzikie jamniki, ale udało mi się nie dziurawa prezerwatywa. Dobra. Doczekamy na wybór. Goglowa Blue Wave, niebezpieczne dla oczu. To już wolę nie wiedzieć, co to pewnie jakiś porno. Co wygrało? O kurde, mam 3 punkty. Tylko jak coś, żeby nikt nie patrzył, że na streamie ja coś wybrałem, żeby to nie było tak, że ja coś wybrałem i tego. W czasie seksu lubię myśleć o... Mam mocną kartę, ja mam mocną kartę, kurde. Tylko żebyście nie podglądali na streamie i wybierali to co tego, ja będę... Najwyżej wybiorę, że to nie było. Ja mam mocną kartę, od razu uprzedzam. Teraz Paweł gra, wybiera, to czekaj chwilę, aż opowiem. Kurde, mogłem zostawić. No, jeszcze ostatnia osoba. O kurde. W czasie seksu lubię myśleć o Hitlerze w stroju królika. W czasie seksu lubię myśleć o parasolu w dupie prezydenta Polski. W czasie seksu lubię myśleć o kiedy o Minecrafcie. W czasie seksu lubię myśleć o kład w dupie. W czasie seksu lubię myśleć o grubym murzynie z 10-metrową pałą. W czasie seksu lubię myśleć o babci. O kurde, dobre karty, dobra.
Kto wygrał? Gruby muszę 10-metrową. Ja miałem babcię akurat, ale no to było mocne akurat. Te karty były dobre. Czego wstydzi się Batman? Dobra, teraz ja wybieram. Czego wstydzi się Batman? Nie mam sławy, dobra, pozbędę się sławy. No ja też wezmę tą słabą. Tak w ogóle, nie wiem czy wiecie. Leniwiec wybieram. Jeszcze ty zostałeś leniwiec. Nie wiem czy wiecie, ale osoba, która wygra, jest najbardziej skrzywiona psychicznie. To tak to ej, za. Tak to będziemy pisać, bo on napisał. Rozwojnikator na twoim miejscu bym tego nie mówił. To wiem właśnie. No kurde, najwięcej punktów. Tak. Ale gorsze jest to, że teraz mi się tak chce lać po tych browarach. Dobra, czekajcie, czytam. Czego wstydzi się Batman? Mikropenisa, penera, nie wiem co to jest penera, ale coś tam, nie wiem, dobra. Bo wali mu z mordy, grotto, pynna, płynnej czekolady i biednych ludzi. Dobra. Zastanawiam się między mikropenisem a waleniem z mordy. Wiesz, mikro to większy wstyd. Tak, czyli pewnie twoje, tak? On się pocisnął teraz. O nie. Mikropenis wygrał Ledyb. Dzień bez to dzień stracony. Przepraszam, nie chciałem, żeby tak wyszło. O. No znów. Dobra, tak ja taką średnią nawet teraz dam. A ja mam takie co. Dobra, czytam. Dzień bez usmażonych dzieci to dzień stracony. Dzień bez jebania to dzień stracony. Dzień bez włos Krystyny Czubówny to dzień stracony. Dzień bez spermy to dzień stracony. Dzień bez parady lesbijek to dzień stracony. Dzień bez dziewicy to dzień stracony. Co wybrać? Leniwiec wybiera. Też bym miał problem, bo tutaj dobre karty były. Dzień bez jebania, to dzień stracony. Card stuff here? Dobra, to ja się pozbędę jakiegoś gówna. Miejsce na kartę tutaj. Ja się pozbywam byle czego. To po prostu coś tam chujowo zrobił ten mod, że nie przetłumaczył. Pozbędę tej karty, która mi się powtarza, więc... A nie, mam mocną kartę. Ja byle jaką dałem. Taką najgorszą z możliwych, jaka mogła być. No ja byle co zostawiłem. Bo miałem te dwie powtarzania. No dawaj, dawaj. To chyba po prostu, żeby się wyczyścić ze słabych kart jest. Dobra, Ledy, dawaj jeszcze. No dawaj. Albo dostanę sztukę. Oj, w ogóle leniwie współczuję ci 0 punktów na razie. To chyba jest najbardziej normalny z nas wszystkich. A ja mam trochę. Dobra. Oj, współczuję temu, kto służył z AIDS, bo to była zajebista karta akurat. No tutaj już byle co jest wyczesany, byle co chyba jest do wyboru, bo tutaj nie było nic ciekawe. Walczy w finale o... A ja teraz wybieram. Dobra. Kurwa, i akurat gdy ja muszę wybierać, mam takie karty, które by idealnie pasowały. O, to jest związane o szepelnie, nie? Ja to wam mówię. Dzięki. Mam dwie karty fajne. O, Ledyb na drugim miejscu. Ja je, ale pewnie i tak spieprzę. Leniwiec. O, grzejnik tego. Grzejnik grozi, że poleciały karty. Ja mam związane o oszupanie. Dobra. Anna Groska walczy w finale o Darek. Nie wiem, co to jest to Darek, niestety. Wybuch termojądrowy walczy w finale o Allah Akbar. Koniobilca walczy w finale o Patologia for Life. Twoja stara walczy w finale o Jarda Bawoła. Ninja walczy w finale o Gay Party. Idiota walczy w finale o Tyskie. Które to jest niby o mnie? Aż się boję, które to jest niby o mnie? Aż się boję, które to jest o mnie. Teraz. Wybieraj Chopin. Aha, ja... Kurde, sorry. Zapomniałem.
Czekaj. Ale dzisiaj. Aj, chciałem to obok. No i dobra, chuj. Ale leniwiec przynajmniej ma jeden punkt. Co było o mnie? Wygrałem. Idiota walczy o autyskę. Nie śmiesz. O, ja bym panował. Chuj, dobra, banuję ci na Discordzie. No, dostajesz bana. Nie no, ja przecież nie walczę o tyski, ja piję bosmany. Ale dobra. Antropologowie odkryli ostatnio starożytne plemię czczące... Kurwa, jakie to jest głupie. Mam całkiem dobrą kartę tym razem. Nie wiem, zostałeś sam. A czy musi wybrać, o. Nikt zobowiązuje. Grzejnik, jeden punkt, smutek. Dobra. Antropologowie odkryli ostatnio starożytne plemię czczące niesymetryczne piersi, smród z waginy Miley Cruz, miękką faję, śmierdziele, masturbacja grażyny żarko, nieodzajemniony seks oralny. O kurde, ale ciężko wybrać. Ale bym miał problem przy tym. Inna chyba dobra. Unieś browara, to wypijemy przez internet. Grzejnik wybierasz. Dobra, Ledyb, zdrowie. Nie. Masturbacja Grażyny Żarko. Kto pamięta Grażynę Żarko? Ja. To musiała się oglądać YouTube'a w 2012 roku chyba. Z okazji Dnia Kobiet życzymy wam... Całkiem nadającą się kartę mam. I grzejnik został sam do wybrania. Dobra, czytam. Z okazji Dnia Kobiet życzymy wam rodziny, raka jąder. Myślę, najlepsza odpowiedź na to pytanie będzie poduszka, żebyście lubiały w dupę niesymetrycznych piersi, gadka nasaczona sikami małpiatki. Małpiatki. O, zdrowie, Ledy. Dobra, wybierasz. Ledy, wybierasz. No, szybko. Tutaj też bym się trochę męczył przy tym. Ledy, zdobądź trochę punktów, to nie będę... Nie no, Ledy jest zaraz za tobą. Równo macie. Remis. Ja z wyczesanym mam remis. Później Paweł gra ma dwa punkty i Leniwiec z Grzynikiem też mają remis po jeden. Ej, potem zagramy karambury? Ledypowi coś jebło. No tam może te kalambury jeszcze odpalimy, a dla mnie to jest lepsze od kalamburów. Jeszcze. Wiadomka. Ej, Ledyb, nie chcę. Rak Yonder wygrywa. No. O dobra, wziął. Dobra, dziękuję wszystkim, którzy to oglądali na kanale live. Mam nadzieję, że ktoś dotrzymał tak daleko.